To pilot LPR-u spowodował zagrożenie podczas odbywającej się w weekend w Muchowcu Karsmani. Tak twierdzą organizatorzy i świadkowie. Jego zachowanie bada teraz policja i specjalna komisja. Do incydentu doszło w sobotę. Wieczorem pojawiły się informacje, że helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego nie mógł wrócić do bazy na lotnisku w Muchowcu, ponieważ to zostało zamknięte. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie uszkodzenia mienia. Paweł Jędrusik. Policjanci przesłuchują świadków zdarzenia, bo otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym namiocie. Właściciel oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzą czynności w sprawie o zniszczenie mienia. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożył właściciel punktu gastronomicznego, którego podmuch wiatru spowodował, że namiot, w którym punkt gastronomiczny się znajdował, przewrócił się. W sprawie przesłuchiwani są świadkowie. Nadal nie wiadomo, co było powodem tak absurdalnej sytuacji, do jakiej doszło na lotnisku na Muchowcu. Organizatorzy imprezy twierdzą, że ktoś z LPR-u przed samym wydarzeniem chciał otrzymać bilety na nią. Przed wydarzeniem z moim wspólnikiem ktoś rozmawiał z LPR-u, nie wiem dokładnie kto, ale zażądał 30 wejściówek. No my po prostu stwierdziliśmy, no w imię czego, prawda, tak będziemy rozdawać. Przecież no, nie na tym polega cała idea i organizacji imprezy, żeby rozdawać wejściówki na lewo, na prawo. No i po prostu, nie wiem, chyba kolega wysłał kilka wejściówek po prostu, żeby otrzymali piloci. Natomiast prawdopodobnie mi się tak wydaje, że z uwagi na fakt, iż nie otrzymali takiej ilości, jakiej chcieli, po prostu te zachowania były celowe. Takie informacje ma też od organizatora Aeroklub Śląski. Prawdopodobnie był to pilot śmigłowca. Powiedział, że zniszczy tą imprezę. Użył podobne słów, ja nie jestem w stanie w tej chwili tego dosłownie przytoczyć. No i od piątku wieczora wykonywał starty w taki sposób, że zupełnie bezzasadnie wycofał się, bo przy takim starcie, znaczy jest taka procedura, się lekko wycofuje, natomiast no nie na imprezę masową, tym bardziej, że tam byli ludzie i to stworzyło ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że przewracały się namioty, sprzęt gastronomiczny i tak dalej. Organizatorzy imprezy podkreślają też, że w przypadku takich wydarzeń strefa lądowania helikoptera musi być odgrodzona na co najmniej 30 metrów. W tym przypadku było to dwa razy więcej.